No i słuchajcie, jest problem, bo zaprogramowałem sobie radyjko w domu, kanały ustawione, przemienniki też i okazuje się, że nie jestem w stanie otworzyć przemiennika, gdzie zawsze go tu otwierałem. Problem jest taki, że zapomniałem wpisać tonu aktywacyjnego. I czy mogę to teraz zrobić tutaj w terenie? No jasne, że tak. W dzisiejszym odcinku awaryjne programowanie bez użycia komputera w terenie. To aby zmienić wcześniej zaprogramowany w domu kanał, wchodzimy sobie w menu główne, czyli tutaj klikamy ten zielony przycisk. Następnie szukamy opcji detale kanału. Ja tu mam u góry, więc strzałeczka, strzałeczka do góry i znowu zatwierdzamy zielonym przyciskiem. No i tu mamy ustawienia, czyli na którym słuchamy, na którym nadajemy. Możemy sobie zmieniać tym kółeczkiem u góry, jeżeli sobie pokręcimy. A ja po prostu poszukam tonu otwarcia, tak? Czyli to będzie TXCSS. Szukam takiej opcji. Gdzieś tu góry powinno się znajdować. Dobra, mamy. No i też sobie przykręcę sobie kółeczkiem. I dla wielkiej sowy to będzie 94800, tak? Herców. Dobrze. I mamy to ustawione. Jeżeli chcemy zapisać, naciskamy znowu zielony przycisk. No i teraz widzimy, że w górnym ekranie pojawi nam się taka literka CT, czyli ton otwarcia jest tutaj aktywny. No i spokojnie mogę sobie łączyć się z wielką sową i ją po prostu aktywuję. No ale niestety mamy tutaj w tej opcji ręcznego programowania malutki haczyk, gdyż ta opcja jest dostępna tylko i wyłącznie podczas wyświetlania tego kanału. Czyli jeżeli po prostu zmienię na inny przemiennik, inny kanał, na przykład ze szrenicy znowu pójdę na wielką sowę, całe ustawienie nam po prostu się kasuje, znaczek CT u góry znika i mamy to, co zaprogramowaliśmy na komputerze, tak? Jak widzimy sobie w detale kanału, to co poprzednio wpisaliśmy, zostało tak jakby usunięte. Czyli programowanie kanału jest fajne, jest dobre, ale tylko i wyłącznie na jakąś chwilkę, czyli na takie awaryjna rzecz. No ale oczywiście nie musimy się ograniczać do tonu otwarcia. Możemy poprawić tak naprawdę wszystko. I na przykład ja mam taki standardowy kanałek u siebie 145500 i mogę go w dowolnym momencie zmienić tak naprawdę na jakiś przekaźnik. Tak? Jeżeli się dowiem, że przekaźnik w okolicy działa na 69-300 Hz, tak? Jeżeli ktoś mi poda, na którym kanale go mogę słuchać, na którym odbierać, tak? Spokojnie to wszystko mogę ustawić, zobaczmy. Tutaj mam odbiór i 145500 mogę spokojnie nadpisać na 433500, tak? Megaherców. Mogę. Jeżeli nacisnę tutaj zielony przycisk, to nam się zapisze, tak? I pomimo tego, że to się nazywa 135500, to tak naprawdę będę słuchał tutaj na 433,500 MHz, tak? Czyli to jest fajny plan awaryjny, jeżeli nie mamy jakiegoś przemiennika, a chcemy szybko się tam podpiąć, tak? I na koniec jeszcze taki triczek, że detale kanału wybieramy z opcji menu, czyli menu detale kanału, ale też jest do tego skrót, czyli klikamy tutaj trzeci przycisk po lewej stronie i zielone, tak? Ja tu postaram się to zrobić jedną ręką, bo drugie trzymam telefon. A was zapraszam do komentowania, co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o Redevisie. A tym wszystkim, którzy poprawnie zgadli, że uda się to zrobić jedną ręką, proponuję dać kciuka w górę pod filmem. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.